Centrum Sportu Rekord, reprezentacja tej drużyny. Organizacyjnie wzór, sportowo trochę gorzej. No sportowo trochę gorzej, bo też chcemy, żeby jednak Kraków, Szczecin do nas przyjeżdżał, więc gramy tak raczej zabawowo, nie bierzemy tego na poważnie, tak jak cała reszta. Wasz udział, mówię o drużynie szczecińskiego oddziału rekordu systemy informatyczne, to czwarta wizyta Szczecinian tej jesieni w Bielsku-Białej. Była drużyna szczecińskiej Pogoni ekstraklasowa, byli 17-latkowie Pogoni, była drużyna Fazę Szczecin, a wy jesteście pierwszą, która przegrała z rekordem. No właśnie dzisiaj się jakby, że tak powiem, kiedyś to musiało stać, no nie do 3 razy sztuka, a do 4. Staramy się, no ale niestety jakby jest nas za mało dzisiaj i polegliśmy z rekordem, także... W końcu w Bielsku wygrali ze Szczecina. Cieszy mnie jednakowo wasz udział. Co roku przyjeżdżacie. Jak wrażenia z roku na rok po tym turnieju? Nie, no chętnie tu przyjeżdżamy. Mamy trochę tych kilometrów, ale no przyjechaliśmy tu trochę się zintegrować, pobawić. Tak? Jest to grupa rekord. W zasadzie no, też czujemy się w jakimś takim obowiązku, żeby w tym zauczestniczyć. I z przyjemnością przyjeżdżamy. Na każdej edycji byliśmy i będziemy. Jak się gra w 7 już mistrzostwach grupy rekord krakowianom? No 7 lat już minęło, kawał czasu, bardzo fajna inicjatywa Darka Spisaka. No, mam wrażenie, że z roku na rok poziom jest coraz większy. No troszkę chłopaki, mimo upływu lat, większość zawodników mam wrażenie jest to sama, ale gra coraz lepiej po prostu, bo ja robię się starszy. No, próbujemy robić co możemy, wzmacniać się kolegami, bo niestety mam ograniczony skład w Krakowie, no ale mam nadzieję, że strzelimy jeszcze kilka bramek i liczymy na dobre mecze do końca turnieju. Z organizacji nie bez zarzutu. No dziękuję bardzo. Myślę, że to już jest 7 sezon, to jakąś mamy wprawę w tym, co robimy. A ocena sportowa pozostałych ekip uczestniczących w turnieju? Jestem zdziwiony, że tak bardzo dobrze. Trenerzy grają. Tutaj mają takiego pivota, takiego grajka w postaci Tomka Nowaka, że chyba zostanie zakaz na przyszły rok gry. We can jump tonight.